Hej, ja jestem Zwirbom, a to jest kolejny odcinek z serii Co dalej? Co dalej? Czyli seria związana z nowościami, aktualizacjami, planami dalszymi oraz ogólnie funkcjonowaniem tego kanału. Po pierwsze, został założony serwer na Discordzie, link będzie w opisie. Po drugie, to jest to, że też jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, jak to się mówi, finansowo, w postaci jakichś donacji, wiem, bo część osób się pytała, czy może to zrobić, jak może to zrobić, będzie też link tutaj w opisie, w tym materiale. On powinien być tam link, tam bit.ly na tace czy coś w tym stylu. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest związana już z serią The Warp Universalis 4. Ja wiem, ona jest bardzo długa, ale już się powoli kończy. Ogólnie rzecz biorąc, zostało chyba po dzisiejszym odcinku chyba 8 odcinków. Jeśli jeszcze postanowię nagrać jakieś tak zwane postmortem czy posłowie, to będzie no ciutkę, będzie jeszcze dodatkowy jeden odcinek. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, powoli się kończy. I też powoli się zbliża data premiery, ponieważ została już zapowiedziana data premiery dodatku Trzeci Rzym, czyli Third Rome. To w tym momencie powinniśmy już pomyśleć. Jest 14 czerwca, ma się pojawić się nowy dodatek. Właśnie ten Third Rome. A potem, czy jaka będzie kolejna seria The Warp Universalis 4, to zobaczymy, czy będzie jeszcze coś jakieś krótkie przed właśnie Trzecim Rzymem, czy nie, to już się zobaczy. Kolejną rzeczą taką związaną z kanałem, też pytaliście o jakąś taką grupę czy stronę na Facebooku. Postanowiłem, że w ciągu najbliższego jakoś tygodnia, dwóch, powinna się pojawić taka strona właśnie tam na Facebooku, gdzie też będę zamieszczał jakieś aktualizacje, plany, no i też grupa, jeśli byście chcieli właśnie tam porozmawiać sobie, czy ze mną, czy właśnie z tym, to powinna się pojawić właśnie też już niedługo, czyli jakoś planuję, że w ciągu tygodnia do dwóch. Dzisiaj też powinien pojawić materiał z Hearts of Iron 4 związany z modyfikatorami, czyli jakby też jeden z tych poradników polowych, no i zwykłe poradniki, czy tam te krótkie filmy o Europa Universalis 4 też się będą pojawiać. Powoli zaczynam właśnie, jak to mówię, zwiększać działalność pod tym kątem, właśnie związane z materiałami czy poradnikami, więc to będą się też pojawiać teraz częściej. Co do jeszcze dalszych planów z seriami, na pewno za jakiś czas wracamy do Hearts of Iron 4. Też powinniśmy za niedługo zrobić jakąś nową serię z Total War'a, biorąc pod uwagę to, co się stało ostatnio, że właśnie, że save się wykrzaczył i ogólnie rzecz biorąc, czy save, czy w sensie gra nie miała jakieś błędy i nie chciała po prostu w ten sposób przejść danej tury. I teraz najpewniej to będzie jednak z Medievala 2 albo z Rzymu 1, ale raczej z Medievala 2, bo mówiąc szczerze, z nie wiem, czy mam ochotę w tym momencie na Rzym 1. Więc to byłoby te kolejne serie. No i właśnie mówię, że Hearts of Iron 4 też w najbliższym czasie wróci. Co do streamów, po tym, co tym drobnym akcji coś pojawiła u mnie na streamie, ostatni z tego państwa kościelnego, trochę przyznam, że spadła mi ochota robienia streamów, no ale zobaczymy. Jakoś postaram się jeszcze może w tym tygodniu, a jak nie, to w przyszłym tygodniu właśnie poprowadzić znowu jakieś streamy, no i zobaczymy, co będzie z tym dalej, czy będzie mi się jeść. Jeśli nie będę miał sam ochoty prowadzić tych streamów, to nie będę ich prowadził, no bo nie zamierzam się tu jakoś specjalnie denerwować, czy po prostu, no po prostu nie zamierzam się denerwować, bo uważam, że to nie jest to coś, co ja mam po prostu jakoś tutaj przestanie się denerwować właśnie różnymi rzeczami. No dobra, więc tak, podsumowując na szybko, Discord jest, link w opisie będzie. Jeśli chcecie mnie wesprzeć w jakiś tam sposób finansowo, to też możecie tam zrobić link w opisie. Trzeci Rzym jest zapowiedziany, 14 czerwca. Seria z Europy Universalis 4 gry polsko powoli się kończy. Potem wracamy, za niedługo wracamy już do Hearts of Iron 4. Wracamy też, no i dalej kontynuujemy oczywiście te poradniki polowe i krótkie filmy. O, jeśli będą jakieś pełniejsze poradniki, takie bardziej zedytowane, takie dłuższe, to też się pewnie za jakiś czas już się powinny pojawiać. To jest
to. I z kolejnych serii to na pewno bo za jakiś czas tam się pojawi seria z Medievala 2. No i to byłoby chyba tyle, co chciałbym powiedzieć. Czy jest coś jeszcze? Nie wiem. Chyba już to jest wszystko to, co chciałem powiedzieć. No więc chyba byłoby to na tyle, tak mi się wydaje, z tego odcinka. Co dalej? Czy będzie coś? Jeśli czymś zapomniałem powiedzieć, no to napiszcie mi tutaj w komentarzach, albo na przykład właśnie w takich sprawach organizacyjnych, bo jeśli to właśnie ta strona na Facebooku, ta grupa na Facebooku, no i jeszcze oczywiście jakieś takie właśnie inne rzeczy organizacyjne, że chcielibyście, żeby coś założyć, tam tak Discord i tak dalej, to też mi dajcie znać tutaj w komentarzach. No a poza tym do następnego razu, trzymajcie się, hej!